Wskakuj na ręce. Szybko powiedz. Dzień dobry. Tutaj, dzień dobry. Gdzie my idziemy teraz? Na spacer. Nie na spacer. Idziemy z tyłu lepić bałwana. Idziemy z tyłu lepić bałwana. Bo co napadało? Śnieg napadał. I co bierzemy z lodówki dla bałwana? Marcheczkę. Mam dla ciebie tutaj sweter, ale ty jesteś taki ciężki. Proszę bardzo. Ubierasz sweterek. Livia śpi, więc korzystamy z chwili, że Grzesiek będzie słuchał, a my idziemy się pobawić na śniegu. Nie ma go dużo, ale chyba się uda. Dobra, i tu włóż tego palca. To jest zabawa. Wkładanie paluszków w każde osobno. Musisz mieć cały czas rękawiczki, wiesz? Nie możesz ich zdejmować, bo będzie ci zimno. Super! No widać już, ale zróbmy takiego ogromnego, co? Jasiu, dawaj tą swoją kulę, ona będzie idealną głową. Nie za duże. No, może mniejszą? Czy taka? Może będzie, co? To co, teraz trzeba coś znaleźć na guziki. Tam może te kamyczki czarne za bramą. O człowieku, to twój bałwan na razie w całości. Drugi. Jasiu tutaj tworzy chyba swojego bałwanka obok. Te dwie kule utoczył sam, teraz trzecia na głowę, a ja idę po marchewki. Ślicznie! Mamy to, czego brakowało. Zaraz bałwany będą skończone, a dzieci już pewnie mają ręce przemrożone i rękawice mokre. O wow, trzeci powstaje. Dobra, zaraz pójdziemy do domu. Macie marchewki. Na którego chcesz? A może na tego większego? Ojej! Co robisz, kochanie? Drzewko z orzechami włoskimi. Drzewko z orzechami włoskimi. Nie, laskowe. Ferie zimowe trwają. U nas jest moja chrześnica z Kłodzka, Natalia, a ja umówiłam się do fryzjera. Umówiłam się już w grudniu, ale tak to jakoś wyszło, że nie dało się wcześniej. Grzeniek zostaje teraz z trójką dzieci. Livka śpi. Natalia, moja chrześnica, jest przerażona i tak wczoraj tyle razy mówi: ciocia, ale jak to będzie, jak ty pojedziesz do tego fryzjera? Aż 2 godziny, a to 2,5, bo jeszcze pół godziny na dojazd co najmniej. Jeszcze do sklepu muszę wejść spożywczego. A, zejdzie trochę. No i Grzeniek sobie da radę, ja wiem. Natalia ogarnia świetnie Janka, to też wiem, więc będzie chyba fajnie, co? A dla was mam zagadkę. Ostatnio jak jechaliśmy do Kłodzka, mówię Grześkowi, że idę do fryzjera i czy zostanie z dziećmi, a mój mąż mówi od razu tak: Ania, a zrobisz sobie grzywkę? I zgadnijcie, czy właśnie, czy Grzesiek chce powrotu do grzywki, bo tam już tak odrosła, że zaczesuje sobie ją na bok, czy też nie? A się rozgadałaś, nie dasz nawet do słowa dojść, Grzesiek skomentować jest niczego. W krótkich spodenkach i powiedział: mnie nie pokazuj, mnie nie pokazuj, nie, więc ja stoi. Mogę się, ja mogę się jej pokazać, proszę bardzo. A ja miałam bluzę wyprasować i nic nie zdążyłam. Najgorsze jest to, że jestem głodna. Może jakiegoś banana na szybko kupię. Dobra. Dasz radę, ty jesteś taki kochany, że zostaniesz z nimi. Dam radę. Dwie paczki na mnie czekają w biurze, nie miałam czasu ich otworzyć z handlem, to raczej dla dzieci jakieś rzeczy zamawiałam, ale druga z obuwie, więc ja już wiem, co tam jest, no ale nie przedłużam, bo spóźnię się jeszcze do fryzjera. Wychodzę od fryzjera, a tu taka zima, ale zeszło mi o 2 godziny dłużej niż zakładałam.
Bilet miałam do 13, więc mam nadzieję, że bez mandatu. Więc tak jak widzicie, jest grzywka. Wracam szybko do domu. Dzieciaki chyba głodne nie są. Babcia robiła pierogi, a Livia tam miała zupki nagotowane. Więc dadzą sobie radę. Ja jeszcze taki miałam cichy plan, żeby pójść kupić sobie prezent. Tak, sama sobie prezent z okazji moich jutrzejszych urodzin. Ponieważ chciałam sobie kupić złoty łańcuszek. Dostałam trochę gotówki od mamy, od taty i nie chciałam tego, tak wiecie, przetrawić, żeby to się rozpłynęło, tylko żeby mieć jakąś pamiątkę. Jak się tato wami opiekował? Chyba dobrze, ale co, ty się wyprowadzasz? Grzesiu, dzieci jak mamę zobaczyły, Natalia, Jasiu, to powiedziały: mamo, ciocia, tęskniliśmy, ale długo. A ty co powiesz, jak było? Ciężko. Ciężko? Masz trochę tutaj tego rogaliczka, co ci przywiozłam. A dzisiaj są moje urodziny i jedziemy na... Jeju, na co? Na Łysą Górę. Zobaczymy, czy będzie możliwość, żeby pozjeżdżać. Mamy ze sobą sanki, więc mam nadzieję, że się uda. Tak jak widać, u nas znowu w nocy dopadał śnieg. Dzieciaki są przeszczęśliwe. Babcia została z Libią, więc jedziemy tylko dosłownie na takie pół godziny zabawy. Nie mamy daleko, 40 minut drogi. Grzaniak jeszcze po coś wrócił. Mamy jedne sanki, to jeszcze takie z oparciem składane. Będziemy się dzielić. Jak to dobrze, że mam dzisiaj urodziny, Grzesiu. 30. Nie cieszę się, że to są 30, ale zobaczcie, zatrzymaliśmy się, bo chciałam zdjęcie mieć z moim mężem na śniegu. Jakby to był zwykły dzień, to by powiedział: Ania, nie, a dzisiaj... Tak naprawdę przyjechaliśmy po trochę materiału na nasz dom. To jest pozycja twoja do jazdy. Patrz na mnie. Nie, za dużo urosłeś, za dużo jadłeś. No. Tak to jest właśnie. Bez regulowanego siedzenia my byśmy nie dali rady. Nie. O, jak dobrze. Solar niechaj żyje nam. Solar niechaj żyje nam. Nie żyje nam. Nie żyje nam. Dobrze szczęściu, pomyślności niechaj żyje nam. Ania. Dziękuję bardzo, dziękuję. Wszyscy wysłuchaliśmy, bo właśnie jedziemy autem, więc dziękuję bardzo. A gdzie wy jedziecie? Na Łysą Górę. Kurczę, a my jesteśmy na zjeździe z Łotoryja Chojnów. Dobrze skręciłem? Tak, tak, bardzo dobrze, to już zawracamy. Szefie, nawet widzę, że ty farbami rano malowałeś. Nic się nie da ukryć. Od razu prostuję, w ciąży nie jestem, mam tyle par rękawiczek. Szef wszystkich szefów niestety zapomniał zapasowych baterii. Teraz będziemy nagrywać resztę vloga telefonem. Za jakość przepraszamy. Pierwsze wypadki już są. Grzesiek przewrócił sanki. Mówi, że sanki wywrotne, buty za śliskie. Oj, chyba tu długo nie zabalujemy. Wyjdź, ale nogi. Ty, ale Ania, ty hamuj, naprawdę. To będzie trudne. Hamuj, bo jak tam na kogoś wjedziesz. Ale ja mam buty śliskie, ale chyba zahamuję. No to tak ten, jak coś, to się wywracaj na bok. I pojechali. A już zaczyna hamować? No to będzie wywrotka na 200%. Janek, jak się jechało ze stryjkiem? On nie jechał ze mną. No ale jak się jechało, Jasiu? Jeszcze raz i od nowa wchodzimy pod górę? Czy masz już dosyć?
Co? Ale smachany. No jak chcesz, to się przywracać. Nogi do góry. Nogi do góry musisz dać. No mi się udało nawet przekoziołkować, jak poleciałem na tym worku, to było grubo. A tak nas straszyli, że zanurkujemy z Natalią, ale udało się, bez nurkowania, razem na tych małych saneczkach. Co, jedziemy jeszcze kawałek? Nie. Grzesiu, dobra, odpychamy się. Odepchaj Natala. Dobra, hamujemy. Grzesiek, jak było? Nie masz siły wejść? Zjechałyśmy do ciebie. Stanęłem w połowie i nie wiem, ani w lewo, ani w prawo. Ognisko tu rozpalamy, kiełbaski. No. Do góry się nie. Jasiu, zjeżdżaj już. Siadaj i zjeżdżaj, ja cię tu złapię. Ojej, kto tak jedzie szybko? Wystarczy, słuchajcie. Ja zjechałam 2 razy, Janek 4, Grzesiek raz, Natalię. Natalia 0, bo Natalia zbiegała, nie chciała jeździć. Ja mam chyba jakieś buty podrobione. Bo to w ogóle nie chcę jechać. Znaczy nie chcę chodzić. Tak się ślizgają. To są naprawdę bardzo ciepłe. Jakaś chińską gumę mam pod spodem. Jasiu, jak było? Fajnie. Fajnie. Janek jest smutny, bo chciałby tutaj jeszcze szaleć, a mama mówi, żeby nie przedobrzyć. Wracamy do domu, do Liwki, zgodnie z planem, godzinka. I też z nią chcemy świętować moje urodziny, a nie tylko sami. Ona i tak w tym czasie spała, więc nie ma straty takiej. Ojej, kto tak jedzie szybko? I mamy powrót. Dzień dobry wszystkim. Powrót. Jak wszyscy było? Nogi mnie bolą. Jesteśmy tacy głodni. Bardzo, bardzo głodni. Chodź moja gorąca trzydziestko. Nie 30 wiem, czy lat wiecie, minęło jak jeden dzień. Piękna. To będzie widać. Pokaż swoją figurę. Hu, hu, hu. Ciekawe co tam nasza pimpunia. Została z babcią malutka. Wyspała Dona patrzy, nasza pimpunia Dona patrzy. Wyspała się na pewno. A pan nie wysiada? Panie Janie. Natalia? No natrzyj twarz. Berek. Jasiu, włącz się do zabawy. Ja jestem nietykalny, ja mam aparat. I w ciebie. O, no co ty, gdzie mnie tu po nogach atakujecie? Dzisiaj mam święto, nie gotuję. Zamówiliśmy sobie pyszności, ale to jest piękne, nie gotować, naprawdę. A jak ty masz święto, to ja też mam święto i też nie gotuję. Grzesiek sobie 2 obiady zamówił. Nie. Dobra, sprawdzamy, co dla obiad i kolację. A wy będziecie się zastanawiać co na kolację i pewnie zjecie moje. Dobra, ja wiem gdzie jest dla Natalii, a widzę, że już taka głodna tu stoi. Trochę się naczekaliśmy. Kolejka się ustawia po jedzonko. Proszę bardzo. To talerzem, a nie, wy macie skrzydełeczkę. Natala zamawiała burgera. Najedliśmy się jak borsuki i każdy zasnął po obiedzie, łącznie z Livią. Teraz robię kawkę, do tego będzie serniczek, a zaraz Wam pokażę, jakie piękne prezenty dostałam od dzieci. Naprawdę piękne prezenty, a oprócz tego tyle niespodzianek takich, że na przykład coś posprzątali do mnie i wołają mnie, ciocia, mamo, zobacz jak fajnie, jak czysto. Wchodzę do sypialni, a tam błysk, wszystkie ubrania poskładane, tak samo u Janka w pokoju. Super, naprawdę. Takie prezenty to cieszą bardzo. Oj, idzie moja mała kaczuszka. Moja.
rok. Moja. Mama! Mama! Mama przecież wszystko już ma. Męża, dzieci kochane. Rodzinkę fajną. I tak będzie wyglądało dzisiaj nasze świętowanie w domu. Trochę pospaliśmy na kanapie, trochę bawimy się z dziećmi. Domowo, bardzo domowo, ale bardzo fajnie. A ja mam jeszcze dzisiaj dwie paczki do otworzenia, ponieważ jeju, nie otworzyłam ich wcześniej, a tam też przyszedł jeden prezent dla mnie, który sobie zrobiłam sama, mój mąż o tym jeszcze nic nie wie. A pokażę Wam, co kupił mi Grzesiek w prezencie. Dostałam od męża takie dwie zawieszki do bransoletki i jedna jest z literką C. Czy to widać? Nie. Nie wiem, dlaczego z literką C. Grzesiek się wytłumaczy. Pomyliłem się. I tak jak mówiłam, sama dla siebie też zrobiłam prezent. Grzesiek, co ja mogłam sobie kupić? No widzę. No i co? Co widzisz? Obuwie, to nie tylko buty. To nie jest reklama, ale tam nie są tylko buty. Co mogłam tylko kupić? To nie są buty? Nie. To nie wiem. Ania. Dobra. Skąd ja mam wiedzieć? Kalesony jakieś na zimę. Skarpety? Nie. Co to jest? Rajtuzy? Pasek. Ojej. Za mały będzie. Za bardzo. Co to jest? Tak się cieszyłam, że kupiłam sobie pasek. O, dobra. Teraz to tak, teraz to widać. No to come on. Smutno mi jest. No faktycznie, to dziurki trzeba przerobić. Przestań. O, pasuje. Tutaj to ok, ale ja go chciałam taki do spodni. A trochę szerokie. Szeroki na spodnie, no nie przejdzie ci przez szlufki. Wow, ale szkoda. Bardzo ładne są. Do wymiany. 2 miesiące szukałam idealnego paska. No nie gadaj, to aż pokażę z bliska. Jest bardzo ładny, Grzesiek, co sądzisz? Ja go chyba mimo wszystko zostawię. Nie jest do spodni, ale jako taki do sukienek, to jest... Natalia tu podpowiada, że jest mega. Grzeniek, czasami mi ludzie zarzucają, że ja się nie żegnam, bo ja nie lubię pożegnań, nie tak ucinam te odcinki, jak to w życiu. Rap, cap i mnie nie ma. Patrzcie zawsze na to. Tak uciekam. Nie ma. Szybkie pożegnanie, do widzenia. Do zobaczenia.